Układania kostki Rubika z całego kraju walczy w Lublinie o tytuł najlepszego. Biją rekordy Polski i świata w układaniu kostki na czas. Najlepsi robią to jedną ręką, a nawet z zamkniętymi oczami. Marcin Maskow-Kowalczyk już w pierwszy dzień zawodów pobił swój własny rekord świata. W godzinę ułożył 33 z 37 kostek Rubika. Zrobił to z zamkniętymi oczami. O właśnie, o to mi chodziło. Ja zapamiętałem 37 kostek, zajęło mi to 34 minuty, po czym w kolejnych 20 minutach z zamkniętymi oczami ułożyłem je po kolei. Takich wirtuozów układania kostki Rubika jest w Lublinie znacznie więcej. Układa się 5 razy i średnia z 3 środkowych ułożeń, jakby odrzuca się najlepsze i najgorsze. No i to osiągnąłem w Bangkoku na Mistrzostwach Świata. Uczestnicy mistrzostw walczą w kilkunastu konkurencjach. Jedną z konkurencji jest układanie kostki Rubika bez patrzenia. No. Taka konkurencja polega na tym, że zawodnik dostaje kostkę, w określonym czasie ją zapamiętuje oraz układa z pamięci. Jest koszykówka, jest piłka, jest też sport logiczny, prawda, jak kostka Rubika. Ułożenie jednej kostki zajmuje im dosłownie sekundy. Zazwyczaj około 13-14 sekund. Przeważnie w granicach 16-18 sekund, czasami się zdarza, że powyżej 20. To nie iluzja ani nadprzyrodzone zdolności, tylko trening pamięci. Najpierw się robi środki. Całe o tutaj środki, o w ten sposób. O takie środki na każdej ścianie się robi. Później się łączy krawędzie, żeby było złączone i się układa tak jak zwykłą 3x3. Podobno najlepiej zacząć jeszcze jako małe dziecko. Kupiliśmy jakąś najprostszą, najtańszą kostkę i syn mnie poprosił, żebym go nauczył. Ja sam nie umiałem, no i zacząłem szukać w internecie. Na kartce potrafiłem z kartką ułożyć, a syn zapamiętał wszystkie algorytmy. Dla uczestników zawodów kostka Rubika to jednak znacznie więcej niż tylko zabawa. To jest dla mnie oderwanie od rzeczywistości i sposób na poradzenie sobie z codziennymi problemami i z ciężką nauką przed egzaminami i sposób na wkurzenie mamy, takie, wie pan. Ósme mistrzostwa w układaniu kostki Rubika odbywają się w studiu telewizji Lublin. Potrwają do jutra, tak więc jutro szansa na kolejne rekordy. Nie wyszło mi. Tak się niestety zdarza. Właśnie.